Loża radiowa. W Loży Radiowej jest już nasz gość, Robert Bryk, dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu. Dzień dobry. Witam Państwa. Tajemniczo uśmiechnięty. Ale chyba zmęczony. Zobacz. No tak, zmęczony. Pracujecie jeszcze panowie nad listą szpitali? Tak, cały czas. Możemy tak kolokwialnie powiedzieć, że lista jest szlifowana, ponieważ jeszcze są ostatnie wytyczne. Chcemy, żeby wszystko zagrało, także czekamy prawdopodobnie do godzin wieczornych. Wtedy godzina W. Godzina W wieczorem. Tak, na pewno dzisiaj musimy umieścić na naszym biuletynie informacji publicznej. A ta lista jest, panie dyrektorze, szlifowana na Głogowskiej czy w Warszawie, w centrali funduszu? Cały czas jesteśmy w kontakcie zarówno z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i z Ministerstwem Zdrowia. Jeszcze wczoraj prowadziliśmy konsultacje, ponieważ dointerpretowujemy szczegółowe zapisy tych rozporządzeń, ponieważ rozporządzenia dwa ostatnie dotyczące świadczeń wyodrębnionych, które wchodzą do budżetu szpitala, jak i wielkości ryczałtu na pierwszy okres rozliczeniowy, sposobu ustalenia tego ryczałtu, czyli wiadomo, chodzi o pieniądze, weszły w życie tak naprawdę dzisiaj. Dzisiaj weszły w życie te rozporządzenia, także cały czas zespół kwalifikujący szpitale do sieci cały czas intensywnie zespół pracuje. A co to są te świadczenia wyodrębnione? Świadczenia wyodrębnione to są te świadczenia, które wchodzą do budżetu szpitala, ale nie są płacone ryczałtem. To są takie świadczenia jak zaćmy, jak endoprotezy, jak porody, jak tomografia, komputerowa rezonanse magnetyczne, jak świadczenia z zakresu żywienia dojelitowego, pozajelitowego. To one są trudne, że tak powiem, do przewidzenia, jeżeli chodzi o płacenie i wstawienie go do ryczałtu. One będą oczywiście bardzo dokładnie monitorowane, realizacja tych świadczeń, dlatego one są wyodrębnione, ponieważ ryczałt składa się z dwóch części. I to będzie raportowane raz w miesiącu, raz na pół roku? Szpital będzie sporządzał listę liczby takich świadczeń właśnie na protezy? Tak, oczywiście będzie raportował, sprawozdawał do Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy podkreślić, że w tej chwili mówimy o ryczałcie na pierwszy okres rozliczeniowy. Pierwszym okresem rozliczeniowym jest czwarty kwartał, czyli październik, listopad, grudzień. Dopiero po tym okresie szpital, który będzie sprawozdawał, my będziemy badali, w jaki sposób te świadczenia są realizowane, bo to jest nowa rzeczywistość, szanowni państwo, to jest nowy sposób organizacji świadczeń opieki zdrowotnej. Mówimy o jednym z filarów reformy ochrony zdrowia, jakim jest sieć szpitali, czyli system budżetowy z jednej strony, z drugiej strony zmiana sposobu organizacji postępowania z pacjentem i prowadzeniem pacjenta w procesie leczenia. To jest bardzo ważne, to jest duże nowum. Zakładamy, że tutaj będzie to bardzo widoczne z punktu widzenia pacjenta. To za chwilę to zapytam, ja bym jeszcze dopytał o ten ryczałt, bo mówił pan o tym, że dwie części się składają na ryczałt. Pierwsza część to jest ryczałt stały, który zostaje wyliczony i szpital dostaje tą stałą część i dyrektor szpitala będzie mógł w ramach tego ryczałtu mieć większą elastyczność dysponowania tym między oddziałami szpitalnymi. To jest ta większa swoboda dysponowania, ponieważ pieniądze nie są przypisane bezpośrednio do oddziału, tylko nie na ma budżetowania, tak? Od oddziałów, tak? Tak, nie ma, tak jak do tej pory były konkursy. Znaczy, że będą nadwykonania w jednym pokoju, a nie do wykonania w drugim. Tak, aczkolwiek my jako Narodowy Fundusz Zdrowia będziemy sprawdzali, tak, czy rzeczywiście oddziały szpitalne, czy dyrektorzy na jednym z oddziałów szpitalnych mają nie do wykonania, na drugim przerzucają. To będzie bardzo dokładnie badane, ale mówię, jest to pierwszy okres rozliczeniowy. Dopiero po tym okresie, czyli w pierwszym kwartale przyszłego roku, będziemy bardzo dokładnie już wiedzieli. To pierwszy element, ryczałt stały. A drugi? Drugi to są te świadczenia wyodrębnione. One wchodzą do budżetu, ale nie będzie to sztywna kwota. Aczkolwiek one wchodzą, te świadczenia wyodrębnione wchodzą, one są brane i liczone na bazie świadczeń wykonanych w 2015 roku, ale na podstawie wartości i wyceny z 2017 roku. Także brana jest liczba świadczeń. Brana jest liczba świadczeń z 2015 roku i to jest brane do budżetu.
Ale ten z nadwykonaniami? Tak, z nadwykonaniami. Z nadwykonaniami, to jest tak. To są pełne wykonania, zarówno po aneksowaniu i po ugodach. To jest akurat dobra wiadomość. To jest akurat dobra wiadomość, bo właśnie trzeci i czwarty kwartał to są zwykle te kwartały, których szpitale już zaczynają hamować powoli, prawda, z liczbą, bo boją się nadwykonań. Tak, ten rok jest o tyle takim dynamicznym rokiem, ponieważ mamy potężną reformę, i mamy dwa okresy rozliczeniowe. Pierwszy okres rozliczeniowy trwa do 30 września tego roku, ponieważ od 1 października wchodzi już system budżetowy, czyli ten system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. On tak się fachowo nazywa. W skrócie nazywamy go siecią szpitali. Jeżeli mogę dopowiedzieć, to sieć szpitali to jest ta grupa szpitali, która ma zagwarantowane finansowanie na najbliższe 4 lata. I tam są odpowiednie kryteria, które są kwalifikują do odpowiednich poziomów. I o te kryteria zapytam naszego gościa już za moment. Wracamy do rozmowy z dyrektorem Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Robertem Brykiem. To jakie to kryteria musi spełnić szpital, żeby trafić do sieci? Takie najważniejsze. Czy należy zacząć od tego, że mamy 3 poziomy podstawowe. Ustawa przewiduje 3 poziomy podstawowe szpitali i 3 poziomy, 3-4 różnie się mówi o poziomach specjalistycznych. Pierwszy poziom szpitali, mówi się, że to jest poziom szpitala powiatowego. Drugi poziom to są szpitale ponadpowiatowe. W niektórych przypadkach w naszym województwie to są też szpitale i powiatowe, i wojewódzkie. Szpitale trzeciego poziomu to już są ponadwojewódzkie albo z bardzo dużą ilością oddziałów. Mamy w tej chwili szpitale na poziomie pediatrycznym, poziomie pulmonologicznym, onkologicznym i poziomie ogólnopolskim. I teraz, jeżeli chodzi o poziom ten pierwszy, czyli ten powiatowy, to na 6 profili, czyli na 6 oddziałów szpitalnych są kryteria obniżone, że mogą kwalifikować do poziomu pierwszego 2 oddziały szpitalne. Na drugim poziomie kwalifikują 6 oddziałów szpitalnych. Na poziomie trzecim 8 oddziałów szpitalnych. Konia z rzędem. Tak, to są trudne wyliczenia, dlatego jest powołany zespół. Ktoś, kto uczestniczy cały czas w tej reformie, on, szczególnie dyrektorzy szpitali i organy tworzące, zdają sobie sprawę. Ile mamy szpitali w regionie? W regionie mamy 29 szpitali, zarówno pracujących w trybie pełnej hospitalizacji, jak i w trybie chirurgii jednego dnia, szpitale jednego dnia i w trybie planowym. 29 w sieci nie będzie. 29. Ile spełnia kryteria tak w sposób oczywisty? W sposób oczywisty spełnia, w sposób tak zwany bezpośrednio kwalifikuje się 20 szpitali. 3 szpitale zostały wskazane przeze mnie do zaopiniowania przez ministra zdrowia i 6 jednostek to są jednostki monospecjalistyczne bądź świadczące usługi w zakresie chirurgii czy szpitali jednego dnia. I to są takie prywatne kliniki chyba, no bo to one są nastawione na taką działalność. Tak, to są jednostki, w naszym województwie to są jednostki prywatne i tutaj pragnę podkreślić, żeby być może wybić jakieś argumenty, które będą się pojawiały w najbliższym czasie, że pacjenci naszego województwa nie będą mieli zapewnionego dostępu do opieki zdrowotnej. Otóż pragnę podkreślić, że wszystkie powiaty mają zabezpieczony pełny dostęp do świadczeń na poziomie nie mniejszym niż do tej pory. Przypomnijmy te 3, które pan wskazał, to Biała? Tak, to jeszcze niedawno mówiło się o tajemnicy Poliszynela, tak, ale to już należy podkreślić, że rzeczywiście jest to szpital w Białej, jest to szpital Polskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie i zespół neuropsychiatryczny w Opolu przy ulicy Wodociągowej. Pan wskazał, minister się zgodził, czy w godzinie czy W możemy dowiedzieć się, że nie ma ich na liście? Mamy 16 oddziałów wojewódzkich. Tych szpitali jest zgłoszonych bardzo dużo do sieci. Pan minister przegląda województwami najprawdopodobniej, także jeszcze nie mamy pełnej informacji co do pozytywnej opinii, jeżeli chodzi o te 3 szpitale. Na pewno dzisiaj ta informacja zostanie ujawniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Kiepski scenariusz nie przechodzi. Oddziału czy głównego? Właśnie.
oddziału na stronie naszego oddziału. Dobrze. A z decyzjami ministra się dyskutuje, jeżeli minister powie, a właśnie jednak nie, biała nie. Nie zgodzi się. Ustawa przewiduje drogę odwoławczą. Szpitale, które nie zakwalifikują się do sieci, bądź będzie negatywna opinia pana ministra, będą miały możliwość odwołania się od decyzji pana ministra w przeciągu 7 dni. I pan minister w przeciągu 7 dni, znaczy jest pierwszy stopień, to jest dyrektor oddziału, później jest kilkustopniowy proces odwoławczy. Aczkolwiek ja jestem optymistą i zakładam, że pan minister przychyli się do naszego wniosku i pozytywnie zaopiniuje. To jeszcze mam takie pytanie odnośnie WCM-u, bo rozmawialiśmy o tym z ministrem Radziwiłłem, kiedy był w Opolu. Będzie to szpital ogólnopolski? Tak, no my sobie nie wyobrażamy, to jest nasza jednostka referencyjna i strategiczna. My też rozmawialiśmy z panem ministrem. Wojewódzkie Centrum Medyczne spełniło wszelkie kryteria. Jest porozumienie zawarte między samorządem województwa opolskiego a Uniwersytetem Opolskim. Jest zmieniony statut Uniwersytetu Opolskiego. Mało tego, WCM został wprowadzony już do KRS-u już jako uniwersytecki szpital kliniczny, także my wprowadzamy ten szpital na poziom ogólnopolski. A na co muszą przygotować się dyrektorzy szpitali, o tym zapytamy za chwilę. Wracamy do rozmowy z dyrektorem Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Robertem Brykiem. Rozmawiamy o sieci szpitali i pytanie, każdy szpital musi mieć izbę przyjęć, tak? Ten, który będzie w sieci? Tak, każdy szpital, który wchodzi do sieci, będzie musiał posiadać izbę przyjęć. Otwartą dla każdego? To znaczy, pani redaktor, prawdopodobnie chodzi o to, o nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, ponieważ to jest pewne nowum, ponieważ szpitale, które kwalifikują się do sieci, czy wchodzą do sieci, muszą mieć zapewnioną nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, czyli tutaj... Czyli musi być lekarz ogólny, który tak gdzieś w nocy w razie czego nas przyjmie. Czyli to jest ukłon w kierunku pacjentów, ponieważ pacjenci do tej pory mieli w wyznaczonych szpitalach, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawartą umowę na tą nocną i świąteczną, pacjenci musieli się udawać. W tej chwili Idą do najbliższego szpitala. Tak, idą do najbliższego szpitala, który jest na pierwszym, drugim, trzecim poziomie, bądź na poziomie szpitali pediatrycznych. My w województwie szpitali pediatrycznych nie mamy, także pierwszy, drugi i trzeci poziom musi spełniać wymogi posiadania nocnej, świątecznej opieki. Ale mamy szpital ginekologiczny, specjalistyczny. Czy tam będzie musiał dyżurować internista, który przyjmie mojego męża z bolącym zębem? Ponieważ szpital ginekologiczny kwalifikuje się do sieci, będzie musiał spełniać wymóg posiadania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Czyli paru nowych lekarzy będzie musiał szpital zatrudnić albo jakoś inaczej ich pozyskać? Jest dopuszczalne, tutaj jest taka ścieżka prawna, która pozwala szpitalom, które nie posiadają, bądź nie potrafią, bądź nie ma takiej możliwości zorganizowania we własnym zakresie nocnej i świątecznej, można podpisać umowę z poddostawcą, ale to musi być zorganizowane na terenie szpitala. A, czyli umowa z jakąś firmą taką, która ma lekarzy, spółką, jakimś, nie wiem, POZ-em i on to robi. Tak, jest, prawo dopuszcza, przepisy dopuszczają taką sytuację. Też warto podkreślić, że szpital, który kwalifikuje się na dzień dzisiejszy do sieci, na przykład nie spełni tego wymogu w niedalekiej przyszłości, czyli do dnia wejścia w życie, czyli 1 października, z takiej sieci będzie musiał wyjść, ponieważ nie, to jest wymóg konieczny. Nie spełnia warunków. Tak. Dobrze. Panie dyrektorze, ile macie w budżecie w tym roku? W tym roku mamy 1 700 kilkadziesiąt milionów złotych. To jest budżet. Oczywiście on jest pomniejszany o rozliczenia prawne, o prawne zarówno migracje, jak i konieczne rezerwy wynikające z ustawy. Ale w ten rok ogólny budżet to jest 1 750 milionów. A na przyszły rok to będzie ile? Więcej? Tak, to jest więcej. To jest 1 846 000 chyba bodajże milionów. W tej chwili jesteśmy po posiedzeniu Rady i przygotowaliśmy prognozę przychodów i kosztów na najbliższe 3 lata.
to trafia do centrali zatwierdzane. Te dodatkowe pieniądze będą celowane na jakiś konkretny cel, czy po prostu ogólnie zasilą? Czy te dodatkowe pieniądze przede wszystkim przeznaczone są na ustawową realizację podwyżek dla pielęgniarek. To są dodatkowe pieniądze na ratownictwo medyczne. To są pieniądze wynikające ze zmiany wyceny Agencji Oceny Technologii Medycznych, ponieważ jedne świadczenia są wyceniane wyżej, drugie niżej. To jest zmiana stawek w POZ-cie w niektórych przypadkach. Także to tak naprawdę to też wynika z podwyżki również najniższego wynagrodzenia. To wszystko musimy uwzględniać, tak żeby poziom świadczeń nie był mniejszy niż w tym roku. Poziom świadczeń wyliczony, powiedział pan, tak? Bo już nie będziemy mówić o nadwykonaniach na wysokości listopada, grudnia, tak? No nie będziemy mówili, ponieważ dyrektorzy szpitali, mówimy w tej chwili o szpitalach, które wejdą do sieci. One będą dysponowały budżetami i tymi budżetami będą musiały odpowiednio zarządzać. A jak też będą musieli zmieścić, tak jak będą, tak. Czyli teoretycznie, tak jak do tej pory, a i tak generowali nadwykonania. Tak, generowali nadwykonania. W przyszłości nie możemy mówić o nadwykonaniach, tylko o budżecie i właśnie w ramach tych pieniędzy będą musieli umiejętnie tak dysponować, aby realizacja tych świadczeń spełniała wymogi dostępności. Trzymamy kciuki za dyrektorów, to nie będzie prosta operacja. Tak, to tak jak wszyscy wiemy, my też jak każdy, tak, jest to reforma, mamy pewien niepokój, ale zakładamy, że w tym okresie takim przejściowym uda się przejść do normalnej pracy. W pierwszej części naszej rozmowy pan dyrektor wspomniał o tym, że nowy system niejako wymusi, czy wykreuje nowe podejście do pacjenta. I o to zapytamy go za chwilę. Przed nami czwarta i ostatnia część rozmowy z Robertem Brykiem, dyrektorem opolskiego oddziału NFZ. Panie dyrektorze, jak się zmieni sytuacja pacjenta w tym nowym systemie? No właśnie, to jest... Narodowy Fundusz Zdrowia działa i występuje w imieniu pacjenta, działa na ich rzecz, wykupuje świadczenia zdrowotne dla naszych mieszkańców. Do tej pory mówiliśmy dla naszych ubezpieczonych, teraz mówimy mieszkańcom. Tak, dla naszych ubezpieczonych, ponieważ od 2018 roku wszyscy mieszkańcy będą uprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Ta nowa reforma wprowadza zmiany w organizacji przyjęć pacjentów, szczególnie w koordynowaniu opieką nad pacjentem po wyjściu ze szpitala. To jest ta sytuacja, której wcześniej w większości przypadkach nie było, ponieważ pacjent wychodząc ze szpitala był pozostawiony samemu sobie, był zagubiony w tym całym systemie. Pacjent dostawał skierowanie z oddziału na przykład do poradni specjalistycznej i musiał zadbać o to, żeby sobie znaleźć odpowiednią poradnię. W tej chwili system zakłada takie działanie, że oprócz oddziałów szpitalnych do sieci szpitali wchodzą również poradnie przyszpitalne. I to tworzy pewną kompleksowość tutaj i właśnie cały proces koordynacji, ponieważ szpitale będą... nazwijmy to wynagradzane dodatkowo, bo to są tak zwane kryteria jakości. Jeżeli pacjent wychodząc ze szpitala, osoba, która zajmuje się wypisem, skieruje od razu do poradni przyszpitalnej, no to jest właśnie to kryterium jakościowe, że pacjent od razu będzie mógł trafić do poradni przyszpitalnej. Musimy też sobie zdawać sprawę, że w momencie tak zwanej medycyny naprawczej, kiedy pacjent wychodzi na przykład po operacji, chociażby tej ortopedycznej, tak, musi gdzieś trafić do jakiejś poradni. Tutaj wymóg będzie taki, warunek będzie taki, żeby pacjent trafił do poradni przyszpitalnej, ewentualnie również został skierowany na rehabilitację w ramach całego systemu. I to jest to pewne nowum i zakładamy, że to się bardzo poprawi. Kwestia jest tylko też mentalności. No dobrze, ale to skróci nam kolejki? Śmie pan tak przypuszczać? No bo wychodząc ze szpitala, ta dana pacjentka powie, ale ja całe życie chodziłam do poradni przy szpitalu wojewódzkim, a oni mi na wypisie każą iść na WCM. Oczywiście, że pacjent ma prawo wyboru poradni, ale w momencie, kiedy pacjent na dzień dzisiejszy jest pozostawiany samemu sobie, on zapisuje się do kilku poradni specjalistycznych naraz. Zapisuje się tam, gdzie może się dostać jeszcze w tym roku. Tak, ale powodując wydłużanie się kolejek. W momencie, kiedy pacjent zostanie zapisany do poradni przyszpitalnej, ja będąc pacjentem sam bym się ucieszył, że ja nie muszę szukać, tylko jestem zapisywany bezpośrednio do poradni przyszpitalnej.
I to takie zapisanie powoduje, że pacjent nie szuka, nie zapisuje się do kilku kolejek naraz, co powoduje, że inny pacjent z naszego województwa no, będzie ustawiony dalej w kolejce. Także to powinno spowodować, my zakładamy, że to powinno spowodować zmniejszenie, znaczy zwiększenie dostępności, a zmniejszenie kolejek. Czyli w przypadku tego przykładu, o którym pan mówił, ortopedycznego, wychodzi pacjent po poważnej operacji, powinien iść na rehabilitację parotygodniową i od razu jest kierowany na przykład do Korfantowa albo gdzie indziej, bo teraz wychodzi i czeka. I kombinuje, tak. Może mi się uda w Korfantowie, nie wiem, czy są miejsca. Może w Reptach, tak? Może prywatnie w Ozimku, bo tam jest taka rehabilitacja, będę musiał zapłacić. Tak to wygląda w tej chwili. Tak ma to wyglądać, takie są założenia. Znaczy docelowo, że od razu jest kierowany. Tak, docelowo. Czyli wie, gdzie trafi. Wie, gdzie trafi. W momencie, kiedy szpital nie będzie mógł zagwarantować, to przynajmniej może albo powinien podpowiedzieć, do jakiej poradni pacjent powinien się udać. Tak zakładamy od 1 października, tylko musimy też wiedzieć, że to jest, oprócz tego, że jest reforma systemowa, to też jest, powinna nastąpić, to jest moja ocena, moja osobista ocena, powinna nastąpić reforma mentalnościowa pracowników ochrony zdrowia, którzy powinni się w niektórych przypadkach większą empatią posługiwać w stosunku do pacjenta i wspierać, bo to jest cały proces wsparcia w procesie leczenia. Nie tylko sama medycyna naprawcza, ale cały proces koordynowania pacjentem do wyleczenia. No to jeszcze krótko o nocnej opiece medycznej w województwie. My nie mamy tutaj w ogóle obaw, ponieważ wszystkie szpitale, które wejdą do sieci, będą gwarantowały dostęp do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Czyli będzie gęściej niż w tej chwili. Będzie gęściej niż w tej chwili i pewnym nowum będzie, to też warto podkreślić, pewnym nowum będzie ogłoszenie postępowania konkursowego na nocną i świąteczną opiekę w powiecie nyskim na dwa obszary. Chodzi nam również o Paczku, który jest bardzo oddalony od centrum powiatu, czyli od Nysy, także tam planujemy ogłosić postępowanie konkursowe na tą nocną świąteczną. Dodatkowe po prostu. Tak, i to też jest taki ukłon reformy w kierunku pacjentów. Będzie większa dostępność. I wszyscy będą mogli w nocy jechać do szpitala bez zadawania zbędnych pytań, zażądać tego jechania. Tak? Znaczy większość pacjentów, zdajemy sobie z tego sprawę, że większość pacjentów trafia bezpośrednio na szpitalne oddziały ratunkowe. Często z takimi niewielkimi urazami, mówi się, że z pęcherzami od poparzeń, czy z niewielką gorączką. A powinni być czy z kleszczem. W izbie przyjęć. A powinni być w izbie przyjęć i wtedy koordynatorzy na szpitalnych oddziałach ratunkowych przekierowują do nocnej świątecznej opieki, do zaopatrzenia danego pacjenta. Będziemy śledzili ten system. I czekamy na tę listę. Do północy. Godzina W, czyli wieczorem. Będziemy śledzili. Naszym gościem był Robert Bryk, dyrektor Polskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiam. Loża radiowa.